więzienie, chociaż nie tylko, może grozić przedsiębiorcy, który nie zastosuje się do zalecanych działań. Obecna sytuacja wymogła na prawodawcach podjęcie specjalnych kroków, a kto się do nich nie zastosuje, może mocno to odczuć. Więzienie dla nieposłusznych przedsiębiorców, którzy nie dostosują się do nowych przepisów w związku z panującą epidemią, to całkowicie realna wizja. Więzienie to jedna z wielu przewidzianych kar. Więzienie to oczywiście najcięższa z możliwych form ukarania właścicieli firm, którzy nie będą przestrzegać nowych przepisów. Nie znaczy to jednak, że nie jest możliwe, aby trafić za kratki w przypadku bagatelizowania przepisów, które weszły w życie 5 marca br. Rozwiązania prawne istniały już jednak wcześniej i wskazuje na to dr Kamil Mamak, który na co dzień związany jest z Uniwersytetem Jagiellońskim. W kodeksie wykroczeń istnieje artykuł 116, gdzie wyraźnie stwierdzono, że jeśli ktoś, kto posiada wiedzę o roznoszeniu choroby zakaźnej, nie przestrzega nakazów oraz zakazów o zapobieganiu chorobom, podlega karze grzywny. Maksymalna wysokość kary finansowej to 5000 zł. Nie można lekceważyć zagrożenia. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego poskutkowało całkowitym zamknięciem wszystkich restauracji, pubów czy kawiarni i to właśnie tym firmom służby szczególnie uważnie przyglądają się, czy obowiązujące przepisy są przestrzegane. Jak dotąd wiadomo tylko o jednym przypadku złamania, do którego doszło w Rudzie Śląskiej i sprawa organizatora imprezy trafiła w trybie pilnym do sądu. W tym przypadku sąd może powołać się na artykuł 160, paragraf 1, kodeksu karnego, który jasno określa, iż jeśli ktoś naraża życie i zdrowie człowieka, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Dzisiaj grzeje, 1. Szkoły zamknięte znacznie dłużej. Poznaliśmy konkretną datę 2. Ojciec umierał w szpitalu. Gdy córka przyszła go odwiedzić, przed salą zobaczyła tajemniczą postać. Ministerstwo Zdrowia potwierdza, że więzienie to realna kara. Więzienie jako przewidzianą karę potwierdziło także Ministerstwo Zdrowia. Wskazuje na artykuł 160, paragraf 1, kodeksu karnego, gdzie określone jest, że powodując zagrożenie epidemiologiczne, osoba podlega karze od 6 miesięcy do aż 8 lat, a jeśli skutkiem będzie śmierć człowieka, to wtedy maksymalny wymiar kary wzrasta do lat 12. Przedsiębiorcy, którzy czują się bezkarni i łamią nakaz ograniczający ich działalność, muszą liczyć się z konsekwencjami, które zostaną w stosunku do nich wyciągnięte. Najlepsze newsy dnia, źródło, Konkret, TVN24. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.